Siema, siema, cześć, cześć, czołgiści, witam bardzo serdecznie, z tej strony Riz Rocks. Słuchajcie, pierwszy odcinek dzisiaj, lamienie w Urtanderze. Biorę do boju mojego Shermanka ze 105. Zobaczymy, co się będzie działo. O, szybko mi wrzuciło. Oho. Oj, tu będzie... Tu będzie grubo. Tu będzie grubo. Dobra, jadę od razu Shermanem. Chociaż ja lubię startować z drugiej strony, ale dobra, trudno. Tutaj jestem, to z tej... W zasadzie tu najlepiej by było jakimś skaucikiem pojechać, ale... Ale jadę moim Shermankiem. Robi robotę. Tu przez rzeczkę od razu, cyk. Dobra. A, przejmujemy. Dobra, to ja zaraz rzucę ostrza, bo na 100% tam jakiś od nich skaucik poleci na B. Na stówę, nie? Bo tak zawsze jest, że jakiś skaucik na B jedzie. Sojusznicy przejęli strefę. Już nawet teraz rzucę. O, widzicie? Już tam jeden jedzie, nie? Dużo ogólnie War Thundera nie grałem kiedyś na PC-cie. Tak w lockdownie troszkę grałem. No, Runnera grałem i troszkę w tego i powiem wam, że tutaj no już troszkę się ogarnia, co tutaj się na tych mapach niektórych dzieje, nie? O, tu przez ten wystawię armatkę. I zobaczymy, czy tutaj coś... Zobaczę, czy tam czasem coś... Bo czasami tam mi tu wyjedzie, nie? Dobra, trudno. Dobra, na B widzicie, zdobyli. O, patrzcie, jeszcze jeden jedzie. Panier za późno, nie dążę. Aj, szkoda, bym go tam dziubnął. Jakby tu się mi wystawił przez okno. O, od nich jeden oberwał. Dwóch oberwał. Dobra, zobaczmy, czy... No tutaj na pewno jakiś będzie zaraz. Żadnego nie ma? Bardzo niebezpieczny wyjazd teraz zrobiłem. Kurna, jedzie tam sobie, patrzcie. Jeszcze do mnie strzelił, skubany. A! Szkodził mi to granat szybko. Dobra, on mnie tu powinien nie rozwalić. Tylko jak się schowam, bo uszkodził mi, strzelił mi w działo, nie? A jak mi od tyłu nikt tutaj nie podjedzie, to będzie ok, to ja się tu naprawię. Uja, no nie! Z boku oberwałem. Dobra, ale gościu unieszkodliwiony na szczęście. Dobra, to sobie jeszcze rzucę jeden granacik. Rzucę sobie jeszcze tu, bo tu gościu będzie... O, tu jest ktoś. Dobra, naprawa. Przed bitewką zrobiłem, troszeczkę dodałem, bo miałem zdolności załogi. I dodałem szybszą naprawę, ale i tak jeszcze... Naprawa jest taka, widzicie, nie? No stoi tam na tym... Stoi tam na tym B. Aj. O, pomoże mnie naprawić chyba? Super, dziękuję. Jadą, słuchajcie. No właśnie, ja. Ładuj, bo tam...
O jeden z boku całkowicie, ajeju. Nie lubię z tej strony jeździć, ale dobra, w takim razie biorę szybkiego gościa. No mówiłem na początku bitwy, że będzie lamienie, nie? No i lamienie jest. Dobra, jadę stąd, mam tutaj szybkiego takiego skaucika. Znaczy, czy takiego szybkiego? No może nie szybkiego, no ale... Ale coś tam z daleka może z tym działem zrobię. On już jest sery 2. Ale nie, nie mam jeszcze amunicji, lepszych pocisków, nie? Ale to nie nic, coś tam się zrobi. Dobra, tu spróbuję tędy pojechać w tamtą stronę. Za bunkry się schować. Aha, nalot tu rzucili. Ojeny, tu już na rogu są. Niedobrze, 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 niedobrze. Tam szybko muszę do górki dojechać. Już do mnie, już mnie zauważyli, już do mnie strzelają. Dobra, uciekam szybko. Ja, już celowniczy oberwał. No kurna. Nie zdążę, no, nie, no jedź, 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 no jedź! Ale grat! Jeden, jaki grat! No patrzcie, tu stoi sobie? No bez ja, już pod bazą są. A, mówiłem, że lamienie będzie. Nie, to tutaj, nie, nie, i ten sam mnie, i ten hoch, coś tam, ten Tedek. Wróć do hangaru, bardzo dobrze, bo ta bitwa po prostu jest dramatyczna, nie? Lamienie na maksa. To było totalne lamienie, nie? Nie ma to jak wyjechać, dostać dwie buły i jeszcze otrzymać za to medal, nie? Dobra. O, tu pamiętam, że na tej mapie czasami kiedyś coś tam mi wychodziło. Tylko, że miałem, wiecie, lepsze czołgi, nie? Ale tym tutaj Shermankiem, jakbym tak 105 tutaj kogoś... potraktował. Ja sobie na C pojadę. Dobra, teraz trzeba uważać. O, fajnie wali z tej 105. Znaczy z tej 50. To jak wyjedzie jakiś taki słabszy czołg, to nawet z tą... Znaczy czołg, jakiś taki mało opancerzony skaucik, to nawet tą 105 można... Znaczy 105, tą 50 można go rozwalić, nie? Dobra, ja tam nic nie widzę, w co on strzela. Tak sobie strzelił. Dobra, ja tu szybko podjadę, żeby skapować, bo punkty za kapa się bardzo liczą. Dobra, no a już kapują, tak? Dobra, zobaczmy, bo tu zaraz coś się będzie działo. No, nalot już na mnie rzucili. Dobra, to ja też sobie rzucę nalot gdzieś. O, tu sobie rzucę, bo pewnie zaraz ktoś tam będzie jechać. Dobra, to jest kapowane. Ja tutaj sobie opuszczę, bo ja zawsze tak robię, że jak się obracam, to wtedy... O, i teraz... Tyłek dostaje, nie? Dobra, sobie w stronę B pojadę, zobaczę co tu się... No nic, jak nie idzie mi strzelanie, to chociaż skapa będę miał dużo punktów. Ale nikt na B, widzę, tak za bardzo nie chciał pojechać. Nie zobaczymy. No nikt tak na B za bardzo nie chce jechać. Pam, pod naszą bazę jeden sobie podjechał, no co za gość. O, strefa B jest przejmowana. Czekajcie, czy ja widzę tam kogoś? Nie, wydawało mi się. Jedzie, patrzcie, jedzie gość. I mnie jeszcze chyba nie zobaczył.
Dobra, czy ja go tu objadę tak fajnie? Jak będzie jechał na B, to... Aj, nasz już go tam potraktował. O jest, stoi, patrzcie. Ze 105, a kurwa, jeszcze dymek se rzucił, a tutaj BUM! Sherman podjechał, jak mu łupnął, to już po prostu nie było co zbierać, nie? Dobra, B jest zdobywane przez nas. Okej, to jak B jest zdobywane, to ja się tu obracam, bo tu zaraz na tyłek mi coś wyjedzie. A tam jeszcze jeden czerwony jest przy tym B. Dobra, tu nic nie widzę za bardzo, żeby był jakiś przeciwnik. No najchętniej bym tam podjechał do tego B, bo tam oni z tamtej strony atakują. O, tu kapa widać. Bo tamten czerwony cały czas tam jest. Dziękuję. Dobra, tu żadnego na razie nie widzę. Dobra, mamy dwa punkty, bardzo dobrze. Zobaczmy, czy tutaj coś. Nasi tam są pod ich kapem. Tych dwóch naszych, co jest ode mnie na linii F, bardzo niebezpiecznie jedzie. Bardzo niebezpiecznie. Patrzcie, tu przy B jeszcze cały czas gościu jest. Oni tu tym mostem czasem nie będą jechać? A ja się może tutaj tak o zaczaję. Zobaczmy, czy tutaj coś tutaj. Nic nie widać, żadnego przeciwnika nie ma. O, patrzcie, na dole tych dwóch naszych jedzie, nie? Fajnie, jakby tu ktoś na ten most wjechał. Bym sobie tak dziubnął go z boku, nie? O, tam jest jeden kap, tu jest drugi. No powiem wam, że ewidentnie ktoś mnie od tyłu zajedzie zaraz. Czy tutaj jakiegoś nie ma? O, czekajcie, coś tam stoi? Nie, kamyczek. Z daleka wyglądał jak czołg. No nikogo nie widać, żeby ktoś tu jechał. No cisza i spokój, a jak u nich w ogóle z drużyną? Nie no, czterech już nie ma, u nas jednego tylko nie ma. No przegrywają i co? Strzel... O, słuchajcie, przy B jest. Tam przy B się łupę. No to dobra, ja sobie tu podjadę. Z tej strony. Może coś tu mi wyjedzie zaraz. O, czekajcie, za mną coś jest. Ktoś oberwał, czekajcie, coś tu jest. M22 z kimś tam się strzelał? Tylko tak dalej. Wygrana jest blisko. Tak jest, wygrana jest blisko. No ale tam przy B cały czas jest, widzę, bitwa, nie? Cały czas strzelają. Gościu nie ma 105 pewnie. O, dobra, widzę. Jest gościu, patrzcie, jest. Ale strasznie szybko jedzie. Dobra, on wyjedzie tutaj. Tylko on tak szybko jedzie, że ja go, jak się nie zatrzyma, to ja go będę miał problem, żeby łupnąć, nie? Zanim tu obrócę. No ciekawe, żeby aż tak szukać przeciwników, to aż... O dobra, tam się z kim on się tam strzela? No i chyba łupnął. O dobra, tutaj nalot wrócony. Gdzieś tu na dole może gościu stoi. Tam jest nasz cały czas.
No nie ma gościa, nie ma, chyba go rozwalił. Albo goś stwierdził, że tędy nie jadę. Dobra, a kapujemy. O, to będzie prosta bitwa. Może zleciałeś, słyszałem jakiś... O, nasz dostał. Czekajcie, czekajcie. Nasz gdzieś tu oberwał. To ja dobra, ja tak nie będę podjeżdżać, bo tu jest... Bokiem się wystawiam. B jest kapowane. No i teraz tak, albo czekam na gościa, który rozwalił tutaj tego mojego M22, albo czekajcie, ja sobie zrzucę, o, zrzucę sobie tutaj. Dobra, nie no, wracam. Tam dwóch jest, dobra. Jadę na B. Aha, tam, no pewnie Tedek stoi. Dobra, jadę na B, nie ma co. Najwyżej mi teraz wyjedzie i stanę. No też tam jest jeden, ale dobra, nic nie szkodzi. I Tedek jest. Uwaga na wskazaną strefę. Jadę. Coś tu mi niby walnęło, ale nie wiem co to było. Oj, tędy chyba nie przejadę nawet. A nie, czekajcie, to idę rozwalić? Patrzcie, tu gość tu stoi. Ten do mnie strzelał. Patrzcie. Aj, rozwalili go. A idzie ten mur rozwalić? O, idzie rozwalić, pięknie. Ale tędy nie przejadę. Żeby mi teraz tam nie dziubnął. Tam jeszcze jeden stoi. Ajajaj. O, tu wjadę, dobra. Chyba, bo ten Sherman tak jedzie, jakby chciała, nie mógł czasami pod takie górki. Tu teraz będę od boku, rzucę sobie granacik dymny. O, fajnie. Za mną jeszcze gdzieś tam za górką jedzie jeden. Dobra, nieważne, ja tutaj muszę B zdobyć. O, panie! Panie Sherman! Jedziemy! Przy C gościu jest. Pyk. Tu się ładnie chowa, nie? Jeszcze trochę i zwyciężymy. Tedek, no z takiego Tedeka jakbym dostał to. No to ja mam tak, C mam skapowane. To jeszcze B, jakbym coś tutaj dorzucił punktów. No tutaj ewidentnie bitwa nie będzie bardzo udana, bo jeden frak i dwa razy kapowanko. I to na jeden raz kapowanko, bo tu już przyjechali nasi. Dobra, no to ja się gdzieś tutaj zaczaję, gdzie oni tędy może wyjadą. Jak sobie stanę w przejeździe, od przodu będę miał przeciwnika, to jakoś mi to coś tam dingnę, nie? Bo ten Sherman dinga i to sporo. Dobra, zobaczmy, czy tutaj coś nie halo. Tam strzelają za tymi. No. Tam jest nasz. No nie no, trzeba jechać w stronę kapa. Czekajcie, tam się biją, ale to też za górką. No ewidentnie tu sobie pojeździłem dużo. Mało postrzelałem. No tu już dojeżdżam do ich... B ktoś kapuje. Jak gościu nas tutaj minął tak fajnie.
Tu w ogóle zanim obrócę, to mówię wam, zaraz bułę dostanę, nie? Tylko tak dalej, wygrana jest blisko. No jedź, 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 rzucę sobie nawet granat, żeby mi tutaj ktoś nie strzelił, jak będę przyjeżdżać. Stoi gościu, no. Wrogowie przejęli strefę. No, ale to już mi nic nie da. Patrzcie, już jest wygrana. Aj, szkoda, bym sobie jeszcze raz. No ale dobra, zajęte strefy. O jeny, 580 punktów, ale lamienie. Słuchajcie, lamienie straszne w War Thunder dzisiaj. No, 1300 mam. Zobaczmy hangar. O, to ja sobie coś tu jeszcze odpalę, jakiś bonus, bo jakieś karty powygrywałem. Dobra. O, poprzednia misja porażka. No dobra, jeszcze mam razy 300, dobra. To teraz przydałoby się jakąś taką bitwę lepszą zagrać. Żeby dużo punktów wpadło. O, ta sama mapa. Tylko z drugiej strony. To może od razu jechać sobie. Może ja, wiecie co, od razu sobie wezmę. Od razu sobie jadę w środek i jadę sobie na B. Tam pewnie będzie strzelanie ostre. No, od razu sobie pojadę tym mostem, którym jechałem, od razu sobie pojadę na B. I tam od razu kogoś tam... Ktoś mi tam przy... Ktoś tam mi przylutuje. No, oni C już robią, no bo C to wiadomo, ja C też jak z tamtej strony startowałem, to bardzo szybko C można ogarnąć, nie? Dobra, tu jest ten most. Dobra, normalnie wjeżdżam na most. Wrogowie przejęli strefę. Sojusznicy przejęli strefę. W zasadzie wiecie co, jak oni przejęli strefę, to ja sobie tak dam tu, o. Ojeny, tu nie wjadę na górę? Ojoj, 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 dawaj na dół, trudno, dołem jadę. O, tamtędy pojadę. O, trafiłem kogoś. Z artylerii. No i B już... Ile tam przy A jest złomu. Ile tam jest gości. Słuchajcie, kogoś chyba rozwaliłem z artylerii, bo napisano Garym. Powiedział mi Garym. Dobra, jadę tu. O, ale tu coś... Czuję, że coś tu wyjedę na bułę od razu. Bo jak B skapowali... Ale dobra, jadę, to Sherman jest. No, obracaj armatę, obracaj Sherman, obracaj. Ja coś czuję, że gościu skapował i pojechał do rogu się schować. Bo oni tak często robią. Paniaczki. O, patrzcie, dobra, po lewej jest. Dobra, to nic, wyjeżdżam od razu i... Najwyżej, coś z tej strony jest? Dobra, nic nie było. Tu w tych skałkach tutaj coś jest? Tam się ktoś ze mną z naszym... Dobra, jest! Obracaj, obracaj, obracaj! Dobra, niestety tylko widziałem mu tak tyłek. Ale zaraz jak przeładuję, to poprawię mu. Przegrywamy! Aj, schował się. Paniaczek bierze, ja tu jestem. Dobra, dobra, on tu mi wyjedzie? Wyjedzie mi tu. Nie wyjedzie. To jest sprawy mi... Ktoś nie wyjechał. No dawaj, dawaj! Aj, się wkopałem tutaj.
że dymek rzucili, teraz gościa nie widzę gdzie jest. Czy to mój rzucił, czy ich, to nie ich rzucił dymek. Pewnie stoi tu przede mną, nie? O! Ze 105 dostał... Nie, czekajcie, z czego dostałem? Ujeny! Dostałem... Oj, patrzcie, stoi ten! No kurczę, mogłem tam mnie lepiej przymierzyć. Dobra. Trudno. Ajajajaj. Jakbym we wieżę w tył go walnął, ale się pośpieszyłem, bo wiecie, no, jego fraga chciałem. Dobra, zobaczmy w takim razie, bo tam przy B biją, a ja zobaczę tutaj, czy nie da rady coś przy tym C zrobić. Tym czołgiem to już nie wjeżdżam w ten. To już nie jadę na pierwszy ogień, raczej gdzieś tak z boku będę coś tutaj próbować wygnąć. Nie, dobra, nasz tam kapuje. Tam jest jakiś ziomuś. Ale czekajcie, bym tak przy C jeszcze. Choćbym tutaj pojechał sobie kawałek dalej. Bo oni zaraz przy C bardzo blisko kapa mają i teraz na tego naszego co tam jest, oni zaraz będą go tam atakować, nie? Jakbym tutaj sobie ładnie podjechał. O, patrzcie, tu jest fajny podjazd. O, i on już tam klika, że coś tam przed nim stoi, nie? A ja z tej strony... Oj, patrzcie, i tu w tym miejscu widać, tam przy tym kapie jest już jakiś ziomuś. I ja bym teraz go tam, mu tam pomógł, nie? O ile nie będzie tak, że wyjadę i buła. Dobra, jest, patrzcie, to jest nasz. On... Dobra, jeszcze nie widzi, że tu jestem. Oj, za nisko, wyżej. Dobra, jednostka zniszczona, pięknie. Jest, o to chodziło. Dobra, co, ktoś dekapuje? Ja nie widzę, żeby ktoś tu na C stał. Nie, tylko wjechał z dekapa zrobił. No co będzie trzeba zaraz zrobić. Ale tu jest dobra miejscowa. O, patrzcie, tam już kolejny zrespiony. Dopóki nie będą mnie tutaj próbować dziubnąć, ja tu mogę sobie tak troszeczkę... O, patrzcie, jedzie kolejny. Chował się za wrakiem. Dajmy mu szansę, nie? O, jest. Oberwał. Dobra. M5A1. Ja cię kręcę, z X30 mnie rozwalone. Przecież on miał rozwalone. Kurna, miał i myślałem, że ładowniczego mu rozwaliłem i w ogóle, a ten jeszcze zdążył mnie dziubnąć. Aj! Szkoda. Dobra, M, czyli nie, bo to jest dziad. Ale dobra, M22 on dość szybki jest, to może. Może zdążę wrócić, bo to była dobra pozycja, żeby ich tam przed tym C tak troszeczkę powstrzymywać. No, to wygląda, że już, że tu będzie wygrana, nie? No i patrzcie, pojechał kapować to C, no. Jak on sobie tu kapuje, to pewnie stoi z tej strony. Dobra, to jest, słuchajcie, to ja wracam na tą samą miejscówę, bo miejscówka jest dobra. Ja się w ogóle źle zrobiłem, powinienem się wychylić. Jak gościa strzeliłem dwa razy i zobaczyłem, że lufę w moją stronę obraca, to powinienem się cofnąć i przez lornetkę zobaczyć, co gościu robi, bo gościu nie będzie stał przecież pół godziny, żeby we mnie mierzyć, nie? On by miał we mnie namierzone, bym mógł się troszeczkę obrócić, zmienić trochę pozycję i go jeszcze raz tam dziubnąć, nie? O, trafienie, patrzcie. Artyleria gościa trafiła, hehe. O, znowu trafienie. Dobrze. No patrzcie, ten jest szybki, to tu... O, asystę dostałem! Z artylerii! Dobre!
Ale to było dobre. Patrzcie, stoi mój wrak, to ja za tym wrakiem mogę się trochę tak schować. I patrzcie, jak tutaj nasi tam kapują, to ja mogę zobaczyć, czy tutaj ktoś za tym nie stoi. Dobra, nikt nie... A ten tu? To jest nasz. Dobra, zobaczmy sobie w takim razie. Bo tutaj zaraz ktoś tu będzie jechać. Sojusznicy przejęli strefę. Chyba, że już nie będą chcieli jechać. No, sporo od nich już nie ma. Dobra, to jak już tylu nie ma, to trzeba ruszyć do przodu. O, asyst! Tu stał, asystę dostałem. Ja, to jest ten, co mnie rozwalił. Patrzcie, jak ten se tam stał, a ja tutaj... Dobra, to ja tutaj tak szybko podjadę pod ich kapa, no bo to już wygrana jest, nie? Nasi już tak jak jadą pod kapa, to... No nie ma co. Może uda mi się jeszcze jakiegoś tu dziubnąć. O, na przykład tego, co tu stoi. O, dawaj go. O, tego dawaj. To jest... Aha, bo on ma jeszcze chyba ochronę. Jeszcze ochronę kapa ma chyba. A, na kapa nie mogę... No tak, na kapa nie mogę rzucić im tego. No tak, gościu ma jeszcze ochronę kapa, bo na kapie stał, nie? Dopiero się zrespawnił, zrespił. No dobra, po bitwie, nie? Zniszczone cele naziemne, jeden asysty, dwa razy kilim, to znaczy mnie kilim, nie? Hmm. 2600 punktów M4A1 zrobiony? Prawie. Pięknie. Up. Tak, 38, kurna, za niedługo nie będę miał kasy. Dawaj tą załogę. Wybierz załogę. Tak. No i dobra, mogłeś tak kupić M4, ale M4 ma 3-3. Ten ma 3-7. No nie za dobrze, no. W zasadzie jak zrobię, kupię tego, tego i tego, to tymi trzema będę mógł tutaj śmigać, nie? Badaj M24, zbadaj. O! Czekajcie, czekajcie. Aha, dobra. No to M24, a potem M4. Takie tymi szermankami może być... O, patrzcie, tym... To jest taki M4A1 podstawowy szermanek. Można by nim tutaj sobie podziubać. Tu tą 105 też można podziubać. Tylko, że ja mam go całkowicie w stoku, nie? Ale to nic. To nic. Dobra, słuchajcie, jeszcze jedną bitewkę pojadę. O, dam sobie jeszcze tutaj... Odpalę bonusik. O, i 500 tych. Dawaj, odpalimy. To prawda, takie bonusy grube to powinienem odpalać, jak już będę miał takie wymaksowane maszyny, żeby dobrze zagrać. Ale, słuchajcie, ja tutaj dzisiaj lamię. Ja dzisiaj lamię War Thundera. Dobra, M4. M4A1. Pierwsza bitewka M4A1. No, jestem ciekawy, jak to pójdzie. A, i Battle Rating 3-3. Coś czuję, że tutaj będę bardzo dużo się dingać. O, jak mnie długo wczytuje. Oj, oj, oj. Troszkę błąd. Bo jak będę miał dwa Shermanki i jeszcze tego Lighta M24, to one wszystkie są na battle ratingu tam 3-3-3-7, nie? To tam sobie dam radę. Jeszcze do tego może jakąś przeciwlotniczą. O, znowu ta mapa? Ojeny, jakie tu losowanie. Ciągle na jedną mapę coś serwery mi się pogubiły. Dobra, no to ja w takim razie jadę na super miejscówę, nie? Dobra, dawać mi tego mojego nowego Shermanka. Cyk, do boju. Nie, 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 wróć. Dawaj, amunicja. Pyk. I tutaj z 30.
Dobra, teraz do boju. Ojej. Ale to jedzie, jakby chciała, nie mógł. Ojoj. Nic jeszcze, a kamerabin jaki ma? 50 jest, dobra, ale... Ale powiem wam, że stokowy Sherman to ojoj, silnika nie ma dobrego. Tymi pociskami to też tak pewnie tutaj, gdzie te pociski są. Na 100 metrów 88. Pod zerowym kątem, a tak kąt 30, ojoj. Oj, to będzie ciężko. A jeszcze battery rating pewnie jest taki, że... Dajcie jeszcze raz zobaczę, co oni tu mają. M24 też jest. Churchill... No, tak... Łatwo nie będzie. Dobra, co już przyjmują. Bo jak ja bym sobie tak... Ale właśnie, muszę uważać, bo teraz jak jest początek bitwy, to tu za rogu zaraz może jakiś gościu wyjechać. Stabilizacji działa jeszcze nie mam, bo tutaj Sharon powinien już mieć stabilizację działa. Dopiero później jak będę miał modyfikację, to będę miał stabilizację. Bo Shermanki już chyba mają stabilizację, ale dobrze pamiętam. Dobra. Za rogu jedzie ktoś? Nikt wtedy nie pojechał. To jak nikt nie pojechał, to ja w takim razie bym tego gościa, bo on tam się bije z naszymi. Jakbym tak sobie tylko wieżę wystawił, go tam lekko dziubnął, to będzie frak, nie? Bardziej od tyłu. Oj, Sherman, no dawaj, podjeżdżaj. No podjeżdżaj, tu jest świetne miejsce. No jeny, za ciężki jesteś, za słaby silnik. O, jak ten silnik mu tam ryje, ja cię kręcę. Z trudem. Dobra, pozycję mam bardzo fajną. Zobaczmy, czy na tutaj ktoś jest. Nikogo nie widzę. A tu nikt nie pojechał? Tutaj niby gościu jakiś jest. Bo nasz oberwał. Jeden gość taką robotę im zrobił? No to wygląda, że jeden gość taką robotę im zrobił. Skapa nic nie jedzie. No, zajęli strefę i zyskali przewagę. Niedobrze. Ja tu jestem tak skitrany. Fajnie, że jak tu ktoś przyjedzie zdekapować, to ja go mogę puknąć, ale jak oni mają kapa, no to lipa, nie? I będę musiał co? Zaraz będę musiał tam jechać. Atakować punkt B. Tu by trzeba było najlepiej kogoś, żeby tam... Czekajcie, a może ja mojego... A nie, patrzcie, on tam się bije cały czas. Uwaga na wskazaną strefę. Ten tutaj się bije z jakimś gościem. Dobra, ale nasz tu pojedzie i odpali punkt. W tym momencie, jak odpali punkt, to stamtąd będą jechać ziomki. Dobra. No tutaj kamper straszny, nie? Dobra, M3A1 kapuje. Dobra, jak on tu zacznie kapować, to ja w takim razie tu sobie podjadę kawałeczek. O! O. No tutaj ziomki sobie będą zaraz jechać. Zróbmy coś i to szybko, inaczej przegramy.
Ktoś aktywował rozkaz. Ziemia, powietrze. Zniszcz wrogie maszyny. Samoloty. Cel samoloty. Aha, wiecie, jak ktoś taki rozkaz aktywował, to znaczy, że przeciwnik wsiadł w samolot i go zbombardował i gościu się wkurzył. Sojusznicy przejęli strefę. No. No i tutaj, słuchajcie, nikt nie chce jechać. I wszyscy w samoloty wsiedli. Czekajcie, nasz oberwał. Tam już nasz jest pod ich kapem. O, czekajcie. A mówiłem, że z 50 to można lżej opancerzone urwać, nie? I oberwał, nie? Dostał silnik, potem trach i nie ma, załogi nie ma, nara. Dobra, to w takim razie on będzie tutaj mszczonko na mnie robić. On wsiądzie do czołgu, to tył będzie chciał mnie zajechać. A co tam, najwyżej mnie łupnie, nie? O, patrzcie, jedzie kolejny. Ho, pięknie, ale oj, jak dostał w płytę. A ten tu? A ten nie może podnieść armaty. Celuje we mnie. Kurna, cofnąłem się kawałek, a i tak mi rozwalił działo, nie? Dobra, ale to nic, bo jestem w takim miejscu, że mogę się cofnąć i się naprawić, cyk. Ja tu na załodze sobie dałem szybsze naprawianie, ale jeszcze będzie trzeba to, bo to się przydaje, nie? No, ale mówiłem wam, że tam będą jechać, nie? Patrzcie, ty, tam, tu przy naszym kapie, tam trzech jest ich. Ale w ogóle jakie czołgi, nie? No, czekajcie, tu coś? Ty, no naprawiasz się, kończ się, naprawię, dawaj działo, bo ja to chcę postrzelać jeszcze. No, dalej działo rozwalone? To co on naprawił? No, sprawdzam, ale tu nic nie widzę. Dobra, na C-sie ktoś tam będzie. Tam się na C strzela z gościem, więc zaraz tu wyjedzie pewnie. Chyba, że go rozwali. On tam nic nie jedzie. Dobra, bo tu przegrana się szykuje. Ja stąd będę jechać. Ale tu zjadę? Zjadę. Ja stąd jadę i będzie trzeba pojechać na B. No nie ma opcji, nie? Bo przecież tutaj... Wojeny, słuchajcie, poczekajcie, bo naszego rozwali, to zaraz stąd wyjedzie. A nie, dobra, tam jest przy... Czy ich kapie jest ich jeden. Ale coś czuję, że jak podjadę tu do C, to zaraz na mnie gość wyjedzie, nie? Ojene, ja tu mam aktywowane, ojene, ja tak kampersko zagrałem, a ja mam aktywowane zarabianie i tak, o, patrzcie, jest. No i super, świetnie, że mnie strzeliłeś. Super. O, dobra, nara. I to ten PZ, co mi działo uszkodził wcześniej. A. Dobra, na grubo jedziemy, nie ma co. Do boju, dawać, w sam środek walki. Tylko żebym zdążył załadować. Tu już jeden jedzie. Dobra, jak mnie wczyta. O, i oberwał. O, jaki tu, jaka wrakolandia. Co tu się dzieje? Ile tu wraków. Dobra, ja jadę na... Jadę na A, ale może pojadę tak tędy. A co to w ogóle tutaj jest? To tu leży samolot rozwalony. Po prawej jedzie przeciwnik.
Jedzie, już słuchajcie, pod naszym kapem sobie jedzie cwaniaczek. Wrog wygrywa. Musimy walczyć zacieklej. Gdzie on jedzie? Po, zaraz, przede mną zaraz będzie. Ten chromel go ściągnie, zaraz coś czuję. Cromwell. Brytyjski Cromwell. No i oberwa, jeny, jeszcze ten mu eksplodował. Eksplodował mu... Amunicja mu wybuchła. Dobra, jest gościu, jest. Paniaczku, patrz tu. Oj, nasz go rozwalił, ale szkoda, chciałem go tam dziubnąć, już miałem na, ale zanim, wiadomo, zanim mi obrócił, to... Dobra, trzeba szybko, ono szybko, jeny, zanim do A dojadę, to będzie koniec bitwy. Ajajaj, o, jeszcze wroga drużyna przejmuje B, dawaj. Ale tą stroną sobie nas pocisnęli. Strasznie. O, trafienie. Artyleria chociaż coś robi. Dobra, jest punkt A. To może, słuchajcie, to może jeszcze zdążę skapować. Chociaż punkty będę miał za punkt A, bo tak to powiem wam, że no... Jeden frak i... No tak, słabo, nie? Strasznie słabo. Straszne lamienie. No ale mówiłem, że będę lamić War Thundera. Zróbmy coś i to szybko, inaczej przegramy. No robię to i to szybko. Robię. Tam mi tu mi wyjedzie pewnie zaraz. Zdążę skapować, czy nie zdążę? Ajajajaj. Nie wyjeżdżę. Chyba artyleria wali. Artyleria, no. Dobra, dawaj, jeszcze zdążysz skapować, dawaj, skapuj, żeby punkty wpadły. Punkty, bo ja tu mam grubo... Strefa zajęta, 7900 punktów, halo! O to chodziło. Dobra, jeszcze może kogoś dziubnę? Bo coś tu jedzie, bo coś słyszę, misja. Nie, zniszczone cele 1, strefy zajęte 1. Słuchajcie, jak lamić War Thundera na trybie trudnym, na nietrudnym, na i 9 miejsce w drużynie. O jeden, 300 tylko dostałem za bitwę, okej. Okay. Układ hamulcowy... A to jest pocisk... O, M61 całkiem niezły. Napęd poziom... O, widzicie? No właśnie, tu mam takie fajne rzeczy. O, i czy mechanizm elewacji działa? To, jak będę miał, to wtedy się fajnie będzie strzelało już, nie? No. Dobra, słuchajcie, moi drodzy. To tyle w tym filmie. To tyle... Zlamienia z War Thundera. Mam nadzieję, że wam się podobało. Z tej strony Rizrox. Do zobaczyska. Cześć!